Witamy na drugim odcinku z Terrarii, ze mną jest Retox. Jest Delta. Dzień dobry. Nowy członek na tym kanale, który będzie długo. Nowy seksiak. Tak. Ale mu włos stoi. Ciążliwe. Ty! Krzaczek pominęliście, panowie. Jakiś krzaczek. Nie da się go zniszczyć. Sad. Promil jest taki mądry. Nie poczekają. Oczywiście. Dobra, teraz pytanie. Gdzie chcecie zrobić niby tutaj domki na NPC-tów? Co? NPC-tów jest około 60, 50, około coś takiego. Każdy z nich handluje czymś innym. Jeden na przykład tam jest od dynamitów. Trafiłem. Nie? Trafiłem. I trafiłem. No i trochę tych domków trzeba będzie pobudować, nie? Takich jakby po prostu pokojów ze stoliczkami oświetlonymi. Nie, może zróbmy swój dom, co? Dołączyłeś do serii, witamy we Five Nights at Terraria. Jeden NPC nam się już... A to był mój pomysł, ta tu przepaść. Mądre, nie? Oj, właśnie w nią wpadłem. W sensie on się, jak on zginie czy coś takiego, to on tak się zrespi, więc to spokojnie. Ale slajmy nie przeskoczą. O to mi chodziło. Jedyne, co się może dostać na górę, to są oczy. A tu jest tylnie wejście. I tak po Blood Moonie. Na Blood Moonie mogą otwierać drzwi. A Blood Moon bywa dość często. O. Dobra, może chodźcie na spawna i tam po prostu od nowa zbudujemy, co wy na to. Ale tu jest nasza posiadłość piękna. Ewentualnie na lewo gdzieś będzie trzeba zrobić te domki na NPC-ty. Co robimy? I od razu was uczulam, że robimy magazyn, czy wam to się podoba, czy nie, bo mi się potem nie będzie chciało szukać tych wszystkich surowców w skrzynkach. Super, to zbierasz te przedmioty? To za co? Dobra, teraz na szybko wam wytłumaczę klasy. Ranger głównie bije łukami, jakimiś tam shotgunami, pistoletami i tak dalej. Witam w teamie. Potem mamy maga, głównie się zajmuje dystansowymi rzeczami i na niego trzeba zbierać takie złote spadające gwiazdki. A można mieć dwie frakcje? Nie. Kuźwa. Mam 4 złote gwiazdki z nieba. Potem się je przerabia na gwiazdki many i jakby... Tak jak w lidze, po prostu jak atakujesz jakąś postacią, która ma obrażenie magiczne, to się zużywa mana. A kto? Musisz czekać, aż się ta mana zregeneruje, żeby znowu bić. Kto nam rzeczy zakosił? Artefakty? Co? Kto nam piec i stolik zakosił? Ja nic nie mam. Tak. Jeśli chodzi o maga, to są zbroje i artefakty, które jakby zwiększają ilość many i szybkość regeneracji tej many, nie? No i jeszcze jest Melee Warrior, który bije głównie mieczami, ale potem, na początku te miecze są takie średnie, ale są potem takie zrąbiste, jak na przykład Terrablade. Albo Drunite Edge, ewentualnie Excalibur. Dobra, to... Ej, Promil, co do nas pier... Boże. Dobra, to kto jaką rolę jakby chciałby pełnić? Mi najbardziej odpowiada łucznik albo magik. No to ja mogę iść Melee. Ja bym bardziej leciał w maga. Bo mam w tej chwili nawet 40 many. To można lecieć maga. Okej, czyli i tak, pierwszym bossem, jakiego będziemy ogólnie bić, to jest King Slime. To jest taki przerośnięty slime. On po prostu dropi nam rzeczy, które są nam potrzebne do późniejszego rozwoju. Okej, a Retox właśnie zobaczyłem na minimapie, gdzie się znajduje nasz Scott. Co on tam kur robi? Nie wiem. W pierwszej kolejności to się trzeba wkopać pod ziemię i zdobyć jakiekolwiek artefakty, takie jak na przykład... Co ty masz za lisa? Które dodają... Co? Co to za lis? Jeszcze raz. Co to za lis? A... Z Red Panda. Wyleciało mi z zombiaka. What the fuck? No, są też takie kosmetyczne osoby. Jest też takie, są też lighting pety, które po prostu oświetlają ci w jaskiniach. Zazdro. O, krzaczek. O, tu mamy zimę. Tak, a ja wiem, gdzie jest pustynia. Dobrze, bo nie wiemy, gdzie jest Scream Zone.
A co robi mikstura tunelu czasoprzestrzennego, bo mam? Jak jesteś w teamie z jakimś osobnikiem, nie? W jednej drużynie, w jednym kolorze, to możesz się do niego tepać. A jak mogę stworzyć tę drużynę? Klikasz Escape i obok zbroi, artefaktów i tak dalej, masz takie tarcze w najróżniejszych kolorach, nie? A, no. No i sobie wybierasz kolor. Witam, fiolet. Idziemy wszyscy do tego fioletu. Głównie Terraria opiera się na farmieniu itemów i walce z bossami. Ewentualnie zwiedzanie dungeonów. Czyli taki Minecraft, ale na dropsach. Lepszy Minecraft. Przynajmniej moim zdaniem. Minecraft Terrarię też możesz modować. Masz na przykład moda Calamity. Mam i ten. Jak normalna Terraria zajmuje około 60 godzin, to Calamity około 200, nawet 300. Czyli mała mowa o wszystkich bossach. Jeśli chodzi o Terrarię, to najpotężniejszym mieczem jest Zenith, a w Calamity to nawet nie wiem, bo Calamity jeszcze nie skończyłem. Okej. Wiem, że nic praktycznie z tego nie rozumiecie, spokojnie. To dobrze. Kuźne, odkrył nas. Dobra, chodźmy. Chcesz w zimę iść, gdzie oczy latają? Oj tam oczy. Oczy są S. Daj, twój latający lis. Latający lis jest najgorszy. Najlepszy. O, Eskimo. Gdzie wyjdziecie? Nie wiem. Ła. Paradoks. Opijemy go, by... To ja będę oświetlał. Opijcie mnie, żeby nie wyszło, że jesteście debilami. Tak. Ja oświetlam, ja nadzoruję. O, jest kina. Jak będą Hermesy, to włączam kamerkę i robię świecę. Co to Hermesy? Ale świeca jest łatwa. Ale na fotelu, na kółkach. O Boże, dobra, ja na kimś nie mówiłem. Nie ma Hermesów, tak? Ale tak robisz świecę. Chyba coś ci swędzi, nie powiem co. On nie ma. Romil? Ja. Albyś! Jakbym był na swoim głównym zapisie, już dawno byś dostał wpierdziel. Aha, i ty byś mnie... O, ty kurde. Zapamiętam. Takim pięknym Zenithem, który ma zasięg na ćwiartkę mapy. Zapamiętam. Romil, a nie miałeś przypadkiem oświetlać? Tak troszkę? A co robię? Właśnie. A jeśli chodzi o Terrarię, to początek jest strasznie nudny. Nienawidzę grać początków, ale potem już będzie dobrze. Zaufajcie mi. Tak mniej więcej przy Wall of Flashu już będzie git. Wall of Flash to jest boss, tak, który... Tak, Flash. Jakby na hardcora cię wprowadza. Tak. A ja na hardkorze powiem tyle, ja się nie zdziwię. Jak na przykład ja z Promilem pójdziemy ze 2 na, nie wiem, 15 minut, a ten będzie wymaksowany hiper, super, duper. Nie, bo tutaj, żeby zabić jednego bossa, trzeba zabić wcześniejszego. Nie możesz sobie jakby przeskipować tych bossów. O, to jak Twilight. Tym bardziej plantery. W planterze, bo jeśli chodzi o planterę, to masz, to wygląda w ten sposób, że ona hamuje rozwój tego Crimsona. Właśnie wybrałeś Corruption czy Crimson? Ha? Jak tworzysz świat, to masz opcję korupcji i coś tam. Klasyczny? Nie, że takie fioletowe gówno i takie czerwone gówno. A to nie mam pojęcia. Jeśli jest Crimson, to mamy troszeczkę przewalone. Crimson jest o wiele cięższy. Bo twoja panda się... Trudno, niech się topi.
Wiesz, ile dzieci zginęło z mojej ręki? Znaczy co? Czemu nie mogę pochodni użyć? What the fuck? Musisz na jakiś, jakby ten... ścianie. O. Nienawidzę początków Terrarii. My już kończymy tę grę, chłopie. No stary, zaraz idziemy na Moonlorda. Tak, Moon Knight. Tak, jak my już wiemy w tobie. To jest ostateczny. To ja te pochodnie stawia? Ciekawie się bawicie. U nas to codzienność. Ej, klikając F11 jakby... Co lata sobie? Zabronisz jej latania w blokach? To kliknij se F11. O. Etox, zrobiłeś to? F11. Tak. Top się. Tutaj nie możesz utopić wroga, niestety. Mówię o retoksie. Chciałbym. Jeszcze trzeba będzie znaleźć rubinowe drzewko. Bo potrzebujemy rubinu do stworzenia przywoływaczki King Slime'a. Jak mam pytanie, to tylko ja nie rozumiem, co do mnie pierdoli? Nie, ale mi się raczej tak chciało na Sky Factory. O nie! Ej, bez kitu, jak zaczął gadać o trzaskach. Rubin to jest taki surowiec. Tyle to wiem. Wiemy! A przywoływaczką po prostu przywołujesz bossa. Bo tutaj boss się sam nie respi, sam sobie musisz go przywołać. Czemu jestem zielony? O. O. Super, się żyło. A jeszcze przyjechał. O chuj. To znaczy... Zostawili mnie sami. Chyba w zimę tak nie ma zbytnio sensu chodzić. Pójdziemy sobie tutaj, się wkopiemy. A nie chcesz może na pustynię? Nie, na pustyni będzie za dużo mobów. A! Testowałem burzę. Nie nasz poziom... Nie nasz poziom inteligencji. Ja tak zeź może chociaż te pochodnie, co tam masz? Aha. No super, co nie? Nie, dostałem za tutą strzałą za... Nie, chyba 3 HP. Dlatego byłem zielony. No. Właśnie, jaki dałeś poziom trudności? Szukać złota i tungestynu. Czego? Tungestyn. Po jakiemu to? Po chińsku, polsku, niemiecku. Hieroglify. Hieroglify tam. Co ty mi dajesz? A jak mi się kończy miejsce w EQ, to co? To co? To oprócz niszczyku. Jak? Masz tam taki śmietniczek, wrzucasz do niego. A nie istnieje coś takiego jak skrzynie? Też jest, ale to później, bo będziemy sortować. Tego typu. No nie mogą przestać mi spamić na tym Discordzie. Daj sobie nie przeszkadzać. Nie mogę. Bo co, dostaniesz bana? Co tam robi duch na dole? Loda.
Zabiłem ducha, jestem upo. Tak, jesteś upo, potwierdzam. O, tak. Mła. Mła. Spokojny? Tak.